Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Ten dym to kadzidło, dlatego że dzisiaj chciałam Wam króciutko opowiedzieć o oczyszczeniu. Dlaczego akurat teraz? Jak wiecie, zbliża nam się święto Ostary. 20-21 marzec, tak naprawdę czas wiosenny. I bardzo ważne jest w tym czasie zadbanie o porządki. I te porządki energetyczne, i te porządki, które są po prostu w domu. Zauważcie, że zazwyczaj przed świętami Wielkiej Nocy, z jednej strony, z drugiej strony przed świętami Bożego Narodzenia, wszystkie domowe gospodynie, oczywiście bez złego znaczenia tego słowa, biorą się totalnie za porządki i porządkowanie swojego domu. Nie wynika to z tego, żeby przed świętami zaszpanować przed znajomymi, którzy przyjdą do naszego domu, że mamy tak czysto i cudownie. To jest rodzaj większego egregora, który od wiek wieków jest stosowany. Dlatego wszystko, co jest związane z porządkowaniem, nie tylko naszej energetyki, ale również naszej przestrzeni, jest bardzo ważne w tym czasie. Nagrywam ten film troszeczkę wcześniej, czyli na początku marca, tak żeby każdy z nas wyrobił się z porządkami domowymi, dokładnie do 21 marca. Pamiętajcie, że po zimie mamy bardzo zatrzymaną energię i tak naprawdę nasz dom, nasze otoczenie jest odzwierciedleniem tego, co mamy w środku. Bardzo często również Wam mówię i opowiadam, że jeżeli nie radzimy sobie ze swoim wnętrzem, ze swoimi sprawami energetycznymi, ze swoimi sprawami emocjonalnymi, to dobrze by było rozpocząć nie tyle od zmiany tego, co mamy w środku, bo to jest trudne, bo bardzo często okazuje się, że ciężko zmienić naszą postawę, zmienić nasze nawyki, przyzwyczajenia, ale radzę fizycznie zająć się sprzątaniem. Fizycznie zająć się sprzątaniem, dlatego że ta fizyczność, która potem będzie ułagodzona, bardzo mocno wpłynie na naszą psychikę i pewne blokady puszczą same. Pewne blokady nie będą miały już w nas miejsca, dlatego sprzątanie i porządki, szczególnie przed świętem Ostary, nie są wyjęte z kapelusza, tylko są po prostu bardzo potrzebne. I to jest oczywiste, że my w natłoku pracy, obowiązków poświęcamy chwilkę, żeby sprzątnąć kuchnię, chwilkę, żeby sprzątnąć pokój, ale powinniśmy pamiętać, żeby było to robione w ten sposób, żeby cała nasza przestrzeń była dotknięta tą ściereczką, dotknięta przez nas, ułożona, wyczyszczona i unormowana. Jeżeli jesteśmy kadzidło, jeżeli jesteśmy mieszkańcami domu, tutaj przestrzeń domowa odpowiada naszym trzem przestrzeniom. Piwnica, prawie każdy również posiada piwnicę, mówi o podświadomości. Jeżeli mamy w piwnicy bałagan, jeżeli mamy stare, zaległe graty, to cała nasza podświadomość tak właśnie wygląda. Czyli mamy w podświadomości zaległe graty i mamy w podświadomości bałagan. Zaczynając od sprzątania piwnicy, uwalniamy naszą podświadomość. Poziom pierwszy naszego domu, na którym mieszkamy, jest naszym poziomem świadomości. Tutaj mieszkamy, żyjemy, panujemy nad sytuacją, dlatego oczyszczenie tej przestrzeni świadomości będzie powodowało, że nie tylko piwnica odblokuje naszą podświadomość, czyli coś, czego sobie nie uświadamiamy, nasze instynkty, ale również zaczniemy panować nad naszą sferą świadomą. I takie porządki, wbrew pozorom niepołączone ze sobą, mogą spowodować, że tak naprawdę będziemy w stanie zapanować nad pracą, nad przestrzenią emocjonalną i nad sobą samym. Dlatego bardzo ważne jest mieć ład i porządek i pozbywać się rzeczy, których nie używamy, bądź których nie lubimy, bądź rzeczy złamanych, bądź rzeczy pękniętych, właśnie z tego poziomu świadomości. No i są oczywiście osoby, które posiadają strych i to jest już nasza nadświadomość. Tutaj właśnie ta budowa domu przekłada się na budowę tych trzech poziomów u nas. I również na strych, zobaczcie, jak w nadświadomość wyrzucamy stare graty, niepotrzebne meble, tego typu rzeczy i zagracamy nasze połączenie ze źródłem. Dlatego o tej ogólnej zasadzie trzeba pamiętać, żeby właśnie w tych trzech sferach posprzątać również fizycznie.
I teraz tak, oczywiście samo sprzątnięcie jest bardzo ważne, nawet feng shui niezbyt lubi zagraconą energię i ja nie mówię o estetyce. Ja na przykład mam w domu pełno przedmiotów, ale bardzo często są to przedmioty używane, bardzo często są to przedmioty rytualne, prezenty od kogoś, do których mam dobry sentyment, nie mam rzeczy, których nie lubię albo od osób, których nie lubię, a nawet jeżeli to mam wyciągnięte z nich energię, bo ja umiem sobie z tym poradzić. Natomiast są na przykład osoby, które mają estetykę taką, że lubią otwarte przestrzenie. Tak? Czyli ja jestem taka, ktoś jest jakiś inny. Natomiast ma być to uładzone, w porządku i po prostu czyste. Nieważne, czy mamy mnóstwo przedmiotów, bo nie wiem, jak Tony Halik, tak? I pieprz i wanilia. Oni w domu mieli mnóstwo pamiątek, ale to było ułożone, to było w systemie, to było czyste i to było w porządku. Czy mamy po prostu zen i brak dywanów? Bo jest to nasza estetyka, ale ważne, żeby było po naszemu i uładzone po naszemu. Dlatego taki wiosenny research, czy w ciuchach, czy w bieliźnie, czy w przedmiotach, jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. Witam wszystkich na czacie. Buziaki dla Was, serduszka dla mnie poproszę. Niech tu polatają mi po ekranie. I lecimy dalej. I teraz tak, oczywiście każdy wie, detergenty, sprzątamy, płyn do okien, tu papier, coś tam. No. Magicznie. Magicznie postarajcie się zawsze do sprzątania dorzucić sól. Może być to sól egzorcyzmowana i od razu lokowanie produktu u nas na sklepie do zakupienia. Szczypta soli energetycznie pięknie oczyszcza. Albo dorzućcie octu. Ocet też jest świetnym odczyszczaczem negatywnych energii. Także nie marnujcie i nie rzucajcie na marne swojego wysiłku sprzątającego, żeby tej energii jeszcze nie ruszyć. To oczywiście ruszy energię, ale fajnie dodać sobie magicznych rzeczy do wody do mycia, po prostu do wody do mycia. Z drugiej strony pamiętajcie, że taki wysiłek sprzątania to nie jest tak, wszystkim się wydaje, że skarpetki rosną na półkach, a w ogóle posprzątanie kuchni i domycie tego całego syfu, który tam od tych smażonych smażonek powstał na ścianach, to jest 5 minut. No nie, to jest duży wysiłek fizyczny. I pamiętajcie, że z energetycznego punktu widzenia można to również wykorzystać. Już Wam mówię jak. Przed sprzątaniem przygotowujecie sobie swoją magiczną wodę, czyli dosypujecie do niej soli, ewentualnie octu. I przed sprzątaniem mówicie tak, każda minuta poświęcona na sprzątanie tego pomieszczenia jest kierunkowaniem mojej energii na przykład, nie wiem, kupno nowego samochodu, łatwe kupno nowego samochodu, zdobyciu pieniędzy na coś. Także można to również wykorzystać z energetycznego punktu widzenia. Jako że zbliżają się właśnie te czasy porządkowe i bardzo ważne jest o tym pamiętać, naprawdę postarajcie się przetrzeć, każdy przedmiot ułożyć, przerzucić, ruszyć energię. Pamiętajcie o kątach, w których to ta krążąca energia najczęściej zalega. Otrzepcie, głosem, wyśpiewajcie, wywietrzcie, wykaćcie potem. Tak, żeby nabrać tej czystości na kolejny pół roku albo do roku czasu. Tego nie robimy non stop, takich generalnych porządków. Oczywiście tam przecieramy pierdółki, ale nie robimy tych generalnych porządków non stop. Pamiętajcie, żeby również włożyć energię w to oczyszczanie, a zobaczycie, że jak zaczniecie to robić z roku na rok, to w pewnym momencie okaże się, że bardzo ładnie, że nagle odblokowują się pewne ścieżki, odblokowują się pewne możliwości, aby się wydawało po prostu sprzątam. No nie po prostu sprzątam, tylko magicznie żyję, czyli ruszam swoją energię, energię swojej przestrzeni. Pamiętajcie, że nasz dom, nasza przestrzeń to są najważniejsze rzeczy, nad którymi my panujemy. Dlatego to panowanie powinno być również magiczne. A jeszcze włożony wysiłek może być kierunkowany na spełnienie jakiegoś marzenia. I jako że zbliżają się te okresy porządkowe, oczywiście, że święta Wielkiej Nocy, już nazw nawet zapominam, Święta Wielkiej Nocy są teraz 20-21 kwiecień gdzieś w tej okolicy i do tego czasu można to robić, natomiast oczywiście po czarownicowemu i po wikańsku to jest do 21 marca, kiedy to słońce zaczyna zwyciężać i wchodzimy w jasność. Fajnie by było, gdyby w tą jasność wejść z pełną, czystą energetyką. Dlatego dla Was będą przygotowane w naszym sklepie również zioła na oczyszczenie, po prostu. Jak tych ziół używać. Tak jak Wam mówię, możecie robić to sami. Sól albo nasza sól egzorcyzmowana. Ocet
To są bardzo dobre, nawet nie tyle detergenty, co magiczne czynniki zmywające energię, ale jeżeli ktoś ma ochotę na kawałek magii od wróżki Joanny, zioła na oczyszczenie. Jak się tego używa? Bardzo prosta sprawa. Robicie, a tutaj mam jeszcze kawałek sól czarownic, którą też można dosypywać. Z solą czarownic jak się robi? Łyżeczka na wiadro spokojnie. Chodzi o intencje. Taka sól może Wam starczyć na rok, na każde porządki. Po prostu. Dokładnie. To nie musi być, to nie myje, że musi być jakieś zagęszczenie produktu CIF, tylko to jest działanie energetyczne. Natomiast jak działamy z ziołami, to od razu będzie taka instrukcja. Bierzecie łyżeczkę, wlewacie do szklanki, zaparzacie. Po 5-10 minutach, kiedy te zioła się zaparzą, przecedzacie tą zaparzoną wodę do wiadra, do miski, z którą będziecie myć, pomywać okna, przestrzenie. I to jest po prostu już działanie magiczne specjalnej mieszanki ziołowej. Także bardzo proste i taka mieszanka ziołowa też Wam może starczyć na pół roku czyszczeń, oczyszczeń i wzmacniań. Jeszcze mamy również zioła na dobrobyt, które dodawałyśmy do rytuału Ostary, który już się skończył, już nie ma zakupu, żeby też nie było bardzo dużo osób na tym rytuale. Są zioła na dobrobyt, ale one działają w troszeczkę inny sposób, dlatego że również służą do mycia, do wlewania do wody do mycia, ale działają na przyciągnięcie klientów, dobrobytu właśnie, czyli można nawet, jeżeli ktoś ma sklep i posiada sklep, zrobić napar, wlać, zmyć podłogę. Bardzo prosta, magiczna sprawa. Także słuchajcie, pamiętajcie, że tak, możecie zrobić to sami. Z drugiej strony my też mamy produkty, które służą właśnie do czyszczeń i oczyszczań i możecie tutaj na sklepie Pentagram Joanna Wiśniewska to wszystko zakupić, ale pamiętajcie, żeby przed 21 marca, żeby to było tak z tym kalendarzem księżycowym, słonecznym, solarnym, lunarnym, pół roku, a nie bo ustalono, że pierwsza pełnia po nowiu jest świętem, tak? Bo święto Wielkiej Nocy jest świętem ruchomym, żeby to było trochę takie słowiańsko-pogańskie, mniej może katolickie, czyli do 21 marca powinniśmy mieć przeczyszczony dom. Możecie to robić po kawałku, możecie to robić od razu, możecie to robić z rodziną, co też Was zbliży i nauczy, że dbamy wspólnie o wspólną przestrzeń. Pamiętajcie o soli, o occie, o naszych ziołach i pamiętajcie, że jeżeli ułożycie swoją przestrzeń, to nawet jeżeli nie do końca potraficie ułożyć swoje wnętrze, to ono po prostu w magiczny sposób zacznie się układać. Tak to mniej więcej wygląda. Chciałam ten film puścić Wam właśnie przed 21 marca, żeby każdy przeleciał ze szczotką, z miotką, wodą i odnowił energię w swoim domu. Krążąca w dobry sposób energia wspomaga nas w każdych działaniach. Okazuje się, że potem nie ma klątw, uroków i innych rzeczy. Tutaj Dorota mówi, jestem tak zmęczona ostatnio, że nie mam energii nawet na leżenie. Chętnie słucham, co robić, ściskam. Tak przedwiośnie, niestety, organizm tak reaguje. Jeżeli poczytamy, to zupełnie normalne. Słuchajcie, my już nie żyjemy zgodnie z cyklem nawet solarnym. Mamy sztuczne światła, które tak naprawdę pozwalają nam siedzieć do późna w nocy. Nasze organizmy, które są... To my jesteśmy zwierzętami. My powinniśmy żyć z cyklami przyrody, łączyć się z tą naszą Matką Ziemią i tak naprawdę z tą Matką Ziemią być. Ale są zmieniane. Pracujemy po 12 godzin, pracujemy późno w nocy. Czujemy się zmęczeni bardziej niż wtedy, kiedy 100 lat temu rolnik wstawał z kurami i szedł spać z kurami, mimo że na przykład miał ciężką fizyczną pracę. Po prostu nam się cykle zmieniają. Dlatego też, jeżeli ta nasza cywilizacja tak nas trochę dobija, jeżeli to nie jest dla nas takie zdrowe i dobre tak naprawdę, warto chociaż zadbać z tej strony energetycznej, żeby polepszyć sobie samopoczucie. A jeżeli tak się właśnie, tak jak Dorota mówi, że jest zmęczona i nie ma energii, powiedzieć sobie, mam do tego prawo, ale za moment ruszyć nóżką, ruszyć rączką i posprzątać zlewik, bo czemu nie? Jeżeli, tym bardziej, że jeżeli sprzątamy łazienkę czy zlew, to jest symbol oczyszczenia, więc tak naprawdę oczyszczają się nam wszystkie zatory w ciałach energetycznych. Pamiętacie nawet taką piosenkę straszną, jakąś punkową, gdy siedzę sobie w kiblu, spuszczone gacie mam, zamykam sobie wtedy oczy, obmyślam nowy plan. Słuchajcie, to jakby napisał ezoteryk. Dlatego, że przepływ wody
w muszli klozetowej powoduje również przepływ na czakrach. Tym bardziej, że pozbywamy się w tym czasie czegoś z organizmu i robimy miejsce na nowe. Dlatego obmyślam nowy plan. Tak to działa. Czyli podsumowując, zioła na oczyszczenie, sól czarownic, która też jest genialna do tego, żeby wrzucić kawałek do oczyszczenia energetycznego, jeżeli już robimy porządki przed właśnie świętem wiosny, a warto, albo jeżeli nie macie ochoty na zakupienie u mnie, to wtedy można sól zwyczajną, sól, kamień ziemi, bardzo mocna energetyka wchłaniająca negatywy, albo ocet dodany do wody, którą myjemy, to co jest do umycia. Zresztą sami wiecie, że ocet i soda oczyszczona generalnie nie potrzeba innych detergentów, bo zezierą wszystko, ale oprócz tego jest przy occie jeszcze działanie energetyczne. Tak to wygląda. Także mam nadzieję, że skorzystacie z tych rad, posprzątacie swoje domy, powyrzucacie stare przedmioty, żeby nie zakracać swojej podświadomości, świadomości i nadświadomości zbędnymi rzeczami. Zrobicie miejsce na wszystko to, co nowe i że wspólnie już po tym wiosennym święcie, po 21 marca, wkroczymy w bardzo dobrą i pozytywną energetykę. Także jak zwykle krótkie, magiczne pogadanki tutaj na Facebooku. Do zobaczenia w kolejnych buziaki dla Was i pa, pa!